Nikola Józefowska. Powiedz, pierwszy raz jesteś na takich warsztatach? Nie, jeszcze byłam na wakacjach. I jak, podoba Ci się? Tak, bardzo mi się podoba. I co robicie? Mamy różne zajęcia, różne, mamy kino, różne warsztaty. Czyli zapraszasz wszystkie dzieci tutaj? Tak, bardzo bym polecała to miejsce. Proszę, przedstaw się. Bardzo chciałam Gabi Kestum. Co najbardziej Ci się podoba? No, na przykład teraz, jak malujemy, znaczy jak zwijamy te kogociki. No i co jeszcze robicie na tych warsztatach? Słyszałem, że chodzicie na basen? Tak, chodzimy na basen, oglądamy filmy. A jaki film ostatnio oglądaliście? Ostatni Smok Świata. I jak, podobał Ci się? Tak, bardzo. Powiedz, zaprosiłabyś tu inne dzieci? Fajnie tu jest? Tak. A jakbyś je zaprosiła? Przychodźcie, bo... No, jest bardzo fajnie. Gabriela Szydłowska, Dom Kultury we Włoszczowie. Serdecznie Państwa witamy na warsztatach quillingu, które odbywają się dzisiaj w Domu Kultury we Włoszczowie. Od początku ferii mamy zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, turnieje wiedzy, turnieje gry w piłkarzyki. Byliśmy w kinie na filmie Ostatni Smok Świata. Jutro wybieramy się na basen. W piątek będziemy też również w kinie. I jeszcze czeka nas turniej Jaka to Melodia. Mieliśmy turniej wiedzy ogólnej dla dzieci z Omnibus. Mam nadzieję, że podobało się i że dzieci będą zadowolone. Rodziców pozdrawiamy i zapraszamy na kolejne zajęcia w Domu Kultury.